zgodzisz się ze mną, że od samego początku zarówno u was, jak i u Lechi była taka duża nerwowość. Wiedzieliście chyba gdzieś z tyłu głowy, że każdy pojedynczy błąd może kosztować podwójnie. Dokładnie, no myślę, że to jest gdzieś z tyłu głowy. Sztuka polega na tym, żeby o tym nie myśleć i na pewno jeżeli ktoś popełni błąd, to potem kolega musi mu pomóc, żeby drużyna funkcjonowała i myślę, że w dzisiejszym meczu naprawdę pokazaliśmy, że tworzymy dobrą. Czy w drugiej połowie pojawiało się ogólnie takie zniecierpliwienie ze strony kibiców Lechii Gdańsk? Czy wy jako piłkarze drużyny przeciwnej czuliście to, że na Lechii rośnie coraz większa presja, bo 0-0 też ich również nie zadowalało i Lechia też zaczęła z momentu na moment grać coraz gorzej i to chyba wam też torowało taką wygodniejszą pozycję? Na pewno. No, my skupialiśmy się na tym, żeby rozbijać te ataki Lechii i czekać na swoją szansę. To już była sprawa Lechii, jak tam kibice reagują. My, tak jak powiedziałem, skupialiśmy się na swojej grze. Na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa, no, ale tak jak mówię, dopiero pierwszy jakiś tam malutki kroczek zrobiony, teraz kolejny przed nami. Wiesz, że wiele osób tak naprawdę od wielu tygodni uważa, że Termalika to jest drużyna, która na 100% spadnie. Tak naprawdę wiele osób też dzisiaj uważało, że to będzie mecz, który przypieczętuje wasz spadek. Co byś powiedział właśnie do tych, którzy uważali, że dzisiaj tak naprawdę Termalika pożegna się niemalże matematycznie. Jeszcze matematycznie szanse by były w razie porażki, ale to by było już niemalże niemożliwe. Co byś powiedział? Gra się do końca, więc tak naprawdę ci, którzy nas skreślili, no to tak naprawdę no, pomylili się, no bo jeszcze tak naprawdę żyjemy. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, dopiero pierwszy krok, przed nami kolejne bardzo ważne spotkania o życie.